zwiedziony złomiarskim nosem, Marek tym razem zabrał Janusza i Edka aż w Świętokrzyskie. Betoniarnia w Micigoździe zaoferowała złom, jednak na miejscu okazało się, że pod hasłem kryła się wyłącznie jedna stalowa szafa. Masz swój piękny złom. Co, to tylko to? No tak. Widzi pan Edek? Masz szczęście, że mam dzisiaj dobry humor i nie będę z tobą ci dokuczał. Ja ją wezmę. Na domiar złego szafa nie jest ciężka. Z załadunkiem tego żelastwa świetnie radzi sobie sam Januszek. Cała fucha tym razem zabiera 3 minuty. Ojciec! Parę godzin drogi, parę stówek na paliwo i złom załadowany! No nie da się ukryć. Wiecie co? Zamykajcie to, ja idę się podziękować. Dobra, zamykamy. Lepiej go nie denerwować. Tak. Dobry? Dzień dobry. Proszę panią, szontaliśmy tą szafę. No to dobrze, to przynajmniej plac będzie już pusty. Dzień dobry. O, dzień dobry. Prezesie. Marek. Jakub, po złom panowie przyjechali, zabrali tą szafę. Ale to my nie rozmawialiśmy przez telefon, tak? My rozmawialiśmy. No to nie to, to panowie. To złom to ja mam na placu. Dawaj. Proszę. Panowie to tą szafę już wzięli? No taka mała. Tylko tak, ten złom to tak. Na moich zasadach. Także tutaj mamy ten złom. Proszę mi go posprzątać. Jak będziecie wyjmować, zostawiacie mi tą barierkę, na bok odstawcie i tam taką blachę perforowaną. Nie ma sprawy na bank? I tylko jest jeden temat. Tą rurę mi posprzątacie. Tamtą? Tak, tą 6-metrową rurę, to macie to za darmo. No i dobra, bierzemy. Ja przychodzę za 2 godziny. Dawaj, idziemy. No i gitara. No dawaj, ej! Noga! Co on chce? Ja nie wiem. Dawaj. Dobra, podjeżdża pan Edek, co on tam chce, podjedzie pan. Amatorzy, ja ich teraz przyciągnę. Śmieli się ze mnie, ja będę siedział, oni będą ładować. Ja ich teraz naprostuję. Noga! A co tu, następna szafa? Szafa. Posłuchaj mnie. Śmiały się ze mnie jeden i drugi. Ja teraz się będę z was śmiał, bo będzie pan siedział. Tak. A wy za to, że ze mnie się śmialiście, będziecie się ładować. Ja wam pośmieję się, skurna. Nie robię. A kto? To nie robi zaraz. Myśmy załadowali szafy, tak. A ty żeś siedział. Ja będę siedział, a wy będziecie ładować. Ty już siedziałeś. Teraz my będziemy siedzieć, tak. A ty będziesz ładował. Nie. Dobra, tak, Jarek? Gdzie ten złom, tato? Tutaj, kiedy zaraz wam pokażę, już idę, siadam do samochodu.